Witajcie w kolejnym odcinku Zasilacza. Jesteśmy już tekstowo w połowie księgi. Za nami pierwsze dwa rozdziały, gdzie była ta historia o tym, jak Jonasz nie poszedł do Niniwy, a teraz będzie historia o tym, jak on poszedł do Niniwy. I na początku przeczytamy sobie trzeci rozdział, pierwsze pięć wersetów. Słowo Pana tej treści powtórnie doszło Jonasza. Wstań, udaj się do Niniwy, tego wielkiego miasta, i zwiastuj mu poselstwo, które ci przekazuje. Wtedy Jonasz wstał i udał się do Niniwy według słowa Pana. A Niniwa była bardzo wielkim miastem na 3 dni drogi pieszej. A Jonasz rozpoczął wędrówkę do miasta, odbywając drogę jednego dnia, i wołał tak: jeszcze 40 dni i pozostaje do zburzenia Niniwy. Wtedy obywatele Niniwy uwierzyli w Boga, ogłosili post i oblekli się we włosienicy, wielcy i mali. To jest takie ciekawe, że to jego kazanie jest tak proste, to są parę słów dosłownie i miasto na 3 dni drogi, kiedy trzeba być każdą uliczką, on zrobi tylko 1/3, a już ma efekt. A Izraelici przez kilkadziesiąt lat mają tylu proroków, Ozeasz tak się poświęca i nic z tego nie ma. I w sumie nie dziwię się, że Jezus tego też potem nawiąże, że mężowie z Niniwy staną na sądzie z ludźmi za czasów Jezusa i z powodem potępienie, bo mężowie niby się nawrócili, a my mamy całą Ewangelię, mamy świadectwo Jezusa i tak wiele osób nic sobie z tego nie robi niestety. A jednocześnie ten rozdział zaczyna się tak, że mamy Jonasza, który w końcu podejmuje jakąś akcję. W poprzednim fragmencie on pokutował, teraz podejmuje się działania i nagle, uwaga, kamera przenosi się na Niniwę. I przeczytamy sobie kolejne 5 wersetów od 6 do 10 trzeciego rozdziału. A gdy wieść o tym doszła do króla Niniwy, wstał ze swojego tronu, zdjął swój płaszcz i oblógł się we włosienicę i usiadł w popiele. Na polecenie króla i jego dostojników ogłoszono taki rozkaz. Ludzie i zwierzęta, bydło i owce, niech nic nie jedzą, niech się nie pasą i niech nie piją wody. Niech włożą w włosienicę zarówno ludzie, jak i bydło. Niech żarliwie wołają do Boga. Niech każdy zawróci ze swojej złej drogi i od bezprawia, własnoręcznie popełnianego. A być może Bóg znów się użali i odstąpi od swojego gniewu i nie zginiemy. A gdy Bóg widział ich postępowanie, że zawrócili ze swojej złej drogi, wtedy użalił Bóg nieszczęścia, które postanowił zesłać na nich i nie uczynił tego. To dopiero jest pokutowanie. Do tego stopnia, że nawet ich zwierzęta nic nie jedzą i nic nie piją. I tak od ręki usłyszeli tę wiadomość i zaczynają pokutować. Ciekawa jestem, jak ja odpowiadam, gdy słyszę jakąś wieść, jakieś przesłanie od Pana Boga. Czy ile czasu musi upłynąć, żebym zaczęła nad tym pracować? W ogóle jak my reagujemy na napomnienie? No bo ogólnie to nie jest fajnie słyszeć, jak ktoś ci mówi, to mógłbyś zrobić trochę lepiej. A Jonasz tutaj się za bardzo nie szczypie, po prostu mówi, będziecie zniszczeni. A jednak to wywołało jakąś reakcję w ich życiu. No w końcu Jonasz tak odważnie do tego podchodzi, nie? Bo tak długo uciekał i myślę sobie, że w jego sercu naprawdę musiała nastąpić duża zmiana, tak 180 stopni, i serio przyszedł do Pana Boga, bo tylko wtedy, gdy my współpracujemy z Bogiem, to te nasze słowa będą miały taką moc. W sensie nie wyobrażam sobie sytuacji, że Jonasz idzie sam z siebie przez tą Niniwę i głosi, że za niedługo tutaj całe miasto będzie zniszczone. I że to działa bez mocy Bożej. Tak, to Bóg go powołuje i nawet jeżeli on jest totalnie niedoskonałym narzędziem, to Bóg działa i Bóg daje temu moc. Ale też myślę o tym, że to jest taki znowu, to jest księga kontrastów. Fajny kontrast do tego, jak Jonasz reaguje, kiedy on wie, że zrobił coś złego, że sprzeciwił się Bogu, a jak reagują Niniwijczycy. On mówi, wyrzućcie mnie, zginę sobie, a oni mówią, jakby będziemy pościć, będziemy robić wszystko, żeby Bóg nas uratował, bo może Bóg się zlituje. I to jest ciekawe, że jednak oni wiedzieli, że Bóg jednak jest łaskawy, że, a może nawet tego nie wiedzieli, ale wierzyli, że zrobią wszystko, co mogą, tylko żeby po prostu przyjść do Boga i nawiązać z nim taką relację, żeby zmienić może to swoje pierwotne przeznaczenie. Przez ostatnich kilka odcinków utożsamialiśmy się chyba bardziej z Jonaszem, a teraz może bardziej z Niniwą. jako z tym,
co tam się dzieje z ich stanem, bo na początku księgi, to warto jeszcze przypomnieć, jest napisane, że nieprawość Niniwy doszła do Boga, nie? Tak jakby już byli tak zepsuci, że to doszło do Pana Boga. I jacy my jesteśmy, nie? No bo możemy myśleć, że o, Niniwa to był taki strasznie okrutny imperium, które robi tortury gdzieś tam, no w sensie to prawda, że byli bardzo okrutnym imperium, gdzieś tam obdzierali, okaleczali ludzi, obdzierali ze skór nawet, ale wiadomo, to były też inne czasy. Tylko tym bardziej, nawet jeżeli oni byli bardziej grzeszni, a oni się nawrócili, a jeżeli my, gdybyśmy byli mniej grzeszni, a my się nie nawracamy, to tym bardziej jakby oni są jakimś takim przykładem, który pokazuje, że mężowie z Niniwy, z tego pogańskiego miasta, jakby tak okrutnego, oni przyjęli to przesłanie. To w jaki sposób my możemy być obojętni na to przesłanie, tym bardziej, że gdzieś tam przechodząc, nawet nawiązując do Księgi Objawienia, jest gdzieś tam to przesłanie czy trzech aniołów, czy po prostu przesłanie nawołujące nas do takiego upamiętania. No Bóg jest Bogiem zazdrosnym, więc On chce zrobić wszystko, żeby między nami a Nim już nic nie stało. I jeśli są rzeczy, które oddzielają nas od Pana Boga, to ja jestem pewna, że On właśnie wysyła takich Jonaszy do nas, żeby powiedzieć, słuchaj, jak będziesz szła czy szedł tą drogą, to zginiesz. Tak jakby już czas, żeby się z tej drogi nawrócić. I tak jak wspomniałeś, to nie musi być jakaś taka droga solidna, konkretna, nie? To może być taka wąska ścieżynka, którą my sobie tak coraz bardziej na bok odchodzimy i a tu sobie to robimy, a tu taki grzeszek wpadnie, a tu jeszcze taki grzeszek wpadnie, bo w sumie to już nie mam siły z nim walczyć. Właśnie chyba ta postawa jest najgorsza. Postawa takiej bezsilnej akceptacji tego, że moje życie nie jest zgodne z Bożą wolą, ale nie chcę nic z tym zmieniać, bo to sprawia, że już nie przychodzimy szczerze do Boga, że ciężko jest utrzymać relację, jeżeli wiemy, że coś jest nie tak. Nam nie chce się modlić, nie chce się czytać tego Bożego Słowa i też będziemy coraz bardziej nie słyszeć to, co Bóg chce nam powiedzieć, bo będziemy to odrzucać. Myślę, że każdy z nas doświadczył kiedyś czegoś takiego, że zmagaliśmy się z jakimś grzechem, z jakąś pokusą. Pewnie część już udało się przezwyciężyć dzięki łasce Bożej, a może część jeszcze, może z częścią jeszcze się zmagamy. Ale Pan Bóg woła, nie? Tak jakby historia Jonasza pokazuje, że on za każdym razem, może potrzebny jest sztorm, może potrzebna jest burza, jakieś morze, jakaś ryba, która nas połknie. I Pan Bóg cały czas próbuje, żebyśmy my się z tych naszych grzechów wydostali. Oczywiście nie sami z siebie, nie? Bo to dzięki łasce Bożej. Tak, więc jak zawrócić od tego bezprawia własnoręcznie popełnianego? I to naprawdę też nie jest łatwe, bo myślę, że każdy z nas, i jak przypomnę sobie różne swoje doświadczenia, no jako grzeszni ludzie pewnie doświadczyliśmy tego, że chcieliśmy robić to, co jest złe. I ja pamiętam, może te momenty teraz akurat mi się kojarzą najbardziej ze szkoły, bo wtedy może, no nie wiem, tak po prostu wtedy pamiętam to, jak rano miałem czas z Bogiem, potem była gdzieś tam ileś tam godzin lekcyjnych, jakieś tam zmęczenie, wiele różnych bodźców, atmosfera wcale często nie była duchowa i gdzieś tam wracam autobusem i wtedy czasami jeszcze no, starałem się czytać jakiś fragment z Biblii, czy może Drogę do Chrystusa, książkę, która też dużo mi dała. I wtedy jakby czułem, że moje nastawienie, jakoś już nie jestem tak blisko Boga, staram się jakoś być bliżej Niego czytając to, ale wiem też, że jeżeli danego dnia już mam całe wolne popołudnie, albo nie wiem, nawet zawsze tak było, że jak o, rodzice gdzieś wyjechali, to zawsze jakoś inaczej ten czas się spędzało i wcale nie najlepiej, to czułem się też taki po prostu bezsilny. Bo ile razy obiecywałem Bogu, że już tego czy tamtego nie zrobię, albo że nie, wezmę się w garść i nie chcę spędzać tak mojego czasu, bo wiem, że to wcale mnie nie rozwija, to mnie wręcz niszczy, ja czuję potem rzeczy sumienia. A jednak czułem często taką bezsilność, bo ile razy walczyłem, więc myślę, że to odwrócenie się od tego, co wiemy, co jest złe, nie jest łatwe, ale tutaj Biblia też daje przepis. Niech woła do Boga. A Bóg znów się użali i naprawdę tylko Bóg może dać nam tą moc i On nam ją da, tylko potrzebuje tej naszej decyzji. I czasami dla mnie to było po prostu
usunięcie jakichś plików na komputerze, czy właśnie no, zmiana całkowita w kontekście kończę z tym. Chcę zacząć coś nowego z Bogiem. Pamiętam, że kiedyś nawet zapisałem sobie na ręce. Chcę być z Bogiem, żebym jak wrócę ze szkoły i zapomnę o tym, żebym patrzył na napis na ręce i sobie przypomniał, że ej, ty miałeś iść z Bogiem, ty ogarnij się. I myślę, że właśnie ta historia jest o tym, żeby tak zawrócić całym sercem do Boga. To niech będzie to zadanie na dzisiaj. Zapiszcie sobie na karteczce, że chcę dzisiaj iść z Bogiem i przyczepcie sobie tą karteczkę, nie wiem, w samochodzie, jak będziecie do pracy jechać, w domu na lustrze, czy gdziekolwiek, gdzie ją zobaczycie, tak żebyście nie zapomnieli o tym. Ale Kuba, do tego, co mówiłeś, może Bóg się znowu użali i odstąpi od swojego gniewu i tam jest jeszcze napisane i nie zginiemy. Jakby ta myśl po prostu, ona musi wybrzmieć. Czasami no, taką drogę się pakujemy, że jeśli będziemy nią podążać, to zginiemy. Tak, bo to jest walka o po prostu no, życie albo śmierć. Jeżeli pobłażamy grzechowi, to on nas zniszczy i doprowadzi do śmierci. 10 werset jest ciekawy. Bóg widział ich postępowanie, że zawrócili, użalił się nad nimi i nie zesłał na nich nieszczęścia. I myślę, że nad nami też może się użalić, właśnie gdy kruszymy to nasze serce, gdy przychodzimy do Niego, gdy tak jak Jonasz robimy to, do czego nas powołał, gdy tak jak Niniwa słuchamy Bożych słów napomnienia i tego, do czego nasze życie nas prowadzi, to gdy my to robimy, to Bóg się naprawdę użala. W sensie On już dawno się nad nami użalił, dlatego jest taki cierpliwy i miłosierny. Tak, ale to też pokazuje tą Bożą sprawiedliwość, bo On chce uratować nas wszystkich, ale nie może tego zrobić, jeżeli my wybierzemy zło. Bo no, Asyryjczycy byli okrutni i gdyby oni się nie zmienili, to nie mogliby dostać się do nieba, bo by sprawili, że to byłoby piekło. Ale jeżeli oni zawrócili od tego, co jest złe, to Bóg nie ocenia nas na podstawie tego, co my zrobiliśmy, bo możemy być zbawieni tylko przez ofiarę Chrystusa, przez Jego uczynki, ale na podstawie tego, czy chcemy je przyjąć, czy chcemy zmienić nasze życie, czy chcemy zawrócić od zła i wybrać po prostu relację z Bogiem i dobro. I jako, że to jest nasza decyzja, która do nas należy, to pomódlmy się teraz i niech Bóg doda nam sił do podjęcia dobrych decyzji. Panie Boże, dziękuję Ci za to, że Ty walczysz i że Twoje słowo i Twoje poselstwo dociera do naszych uszu. A jeśli jeszcze nie dociera, to proszę, żebyś mówił i żebyś otworzył nasze uszy, żebyśmy usłyszeli. A jeśli kroczymy drogą, która prowadzi do zniszczenia, to nie wiem, może poślij kogoś do nas, a może daj nam myśli, które właśnie zatrzymają nas na tej drodze, które pomogą nam zawrócić, tak żeby Twoje imię poprzez nasze życie było uwielbione. Bo tak naprawdę całe to życie, wszystkie grzechy, wszystkie jakieś przyjemności, które czasami się pojawiają, takie krótkotrwałe, to wszystko przecież nie będzie miało sensu w kontekście wieczności, w kontekście życia z Tobą. Proszę Ty oczyść nasze serca z grzechu i prowadź nas. I modlimy się i dziękujemy w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Więc pamiętajcie może o tych małych karteczkach z Waszą decyzją, żeby iść za Bogiem i żeby zawrócić od tego, co nigdy nie da nam takiego spełnienia, co po prostu jest złe. Żeby zawrócić do tego, co jest najlepsze. Możecie też subskrybować, lajkować, wysłać to komuś dalej, żeby ktoś też się zasilił. A my słyszymy się jutro. Do zobaczenia.